Witam, Dalej Walki, to jest Workers and Resources Soviet Republic, gra, która wyjdzie dopiero w marcu. Jakby ktoś pytał, tak, że jeszcze jej nie ma, ale można sobie zajrzeć na Steama, tam już coś tam o niej można sobie poczytać powoli. Taki rarusz ja sobie usunę, bo to raczej już nie jest rzecz, że tak powiem. Zabierzemy się teraz za fabryki. Jakąś sobie podstawową fabrykę zrobimy, żeby coś tu już może eksportować, na czymś powoli może zacząć zarabiać. Jakoś w tej chwili aktualnie nie mam jakichś problemów na przykład z ilością pieniędzy czy coś, tylko tak po prostu, tak na zajrze, tak powiem, można by było powoli o czymś pomyśleć. Tutaj sobie na przykład zrobimy gdzieś z tej strony jakąś fabrykę, na przykład w tym rejonie. Teraz tak, po pierwsze, żeby w ogóle ludzie mogli sobie jakby się tu dostać, zrobimy sobie tutaj gdzieś jakiś dworzec autobusowy. Widzę, że nie mogę tutaj tego zbudować. Coś tu możliwe, że jeszcze będzie nie tak z terenem. Jest tutaj troszeczkę górzyście. Tu big des... No właśnie. Tu już jest, kurde, problem z tym. Ale jak zrobimy sobie coś takiego, to dojazd jest. Trochę taki niewygodny, jakby miał być szczery, ale jest. Tutaj też jakbyśmy na przykład sobie jakoś tak zeszli. Bo tutaj musi być jeszcze dojazd do tych fabryk, nie? Żebyśmy mogli tutaj jakieś ciężarówki czy coś. Tutaj jest za ostry niby zakręt, a już jest dobry zakręt. Jak się zbudowało, już jest dobry zakręt teraz, okej. Wraska to się nazywa, może być i wraska, spoko. Tutaj gdzieś sobie zrobimy, tylko może taki większy, większy przystanek autobusowy. I to może zrobimy sobie jakoś tak. Need flat terrain. A, czyli lewym jakby sobie, okej. Dobra, tutaj jeszcze teraz tak, to jest droga. Droga asfaltowa, to jeszcze sobie tutaj jakoś dociągniemy na przykład. Przez ten tutaj dworzec autobusowy. Tu już chyba ludzie jacyś przyszli, ale że co, że do pracy na tym dworcu? Czy czekają na autobus, który nigdy nie przyjedzie? Ej, co wy tu robicie, halko? Na co wy tu czekacie? Jaki szturm! Ale że co, że ja mam impuls... Co? Czemu tu wszyscy idą? Czy nie tu wszyscy? Dobra, czy nie do sklepu, ale dlaczego ich tu tyle? Halo, na co wy czekacie? O, Putin ktoś się nazywa. Gottfried Iwanowicz Putin. A dobre. Free time. Do szkoły, gdzie idzie do pracy. Mam jakiś budynek konkretny wybrać, tak? Okej. Nie bardzo wiem, o co teraz chodzi. Czemu to wszyscy nagle przyszli? No ale dobra, udajmy, że nic takiego się nie dzieje i wszystko jest okej. Teraz tak, tutaj z tej strony mamy taki mały przystaneczek. Czy na pewno przystanek autobusowy? Wygląda dziwnie. Aha, i tam jeszcze jakieś może... A dobra, tam i tak se doszli, nie trzeba ścieżek podłączać zawsze. No, i teraz tak. Spróbujemy sobie zrobić może... Ja coś mówiłem o drewnie, ale może pójdziemy o krok dalej i zadbamy na przykład o żarcie, żebym nie musiał importować żarcia do sklepu. Także zrobimy sobie tak. Duże pole jest duże, kto by pomyślał. Dobra, big field. To zrobimy sobie taki big field. Na przykład tutaj taki big field, proszę bardzo. A tutaj taki drugi big field jeszcze mogę. Mogę. A tutaj też mogę. Dobre. Dawaj, to jeszcze big field jeden. Dużo big fieldów. Tak prawie równo się zrobiły, prawie. A, dobra, mamy big fieldy. A tu jest agrofarm i teraz tak, tutaj, co my tutaj robimy na tych polach, powiedzcie mi no. O matko. A to nie jest tak, że to po prostu randomowo produkuje żarcie, tylko jeszcze... Muszą zasiać, musi urosnąć, muszą zebrać. Kurde. Dobra, jakiegoś PGR-a by tu trzeba było postawić. Nie wiem, czy to jest to.
Musimy wyrównać trochę terenów. Tutaj chciałem, to tam możemy jakieś drewno zrobić może czy coś. A tu będzie... Trzymamy sobie lewym. Coś... Coś ciężko z tym wyrównaniem terenu tu wyszło, no ale, ale jest teren wyrównany, dobra. Tutaj tak, droga z tego do tego to będzie, no raczej tutaj. Nic nie wykombinujemy więcej. Natomiast jeszcze trzeba mieć bazę samochodów ogólnie. I taką bazę samochodów zrobimy sobie gdzieś tutaj, wyrównamy sobie tutaj teren troszeczkę. Cyk. Tutaj połączenie z drogą w ten sposób, połączenie z drogą w ten sposób. I tutaj jeszcze na przykład zrobimy takie coś. No. I mamy bazę samochodów, w której kupujemy samochody. Widzę, to dość długo budowali. To ma jakieś połączenie takie, że tak powiem, techniczne. Gdzie to było? Connection between factories. To chodzi chyba o coś... O, tutaj mamy, tak, połączenia z tym... Tu jakieś taśmociągi czy coś. Za wysoko! Między budynkiem A i B, ale to raczej jest... Akurat coś takie jak pole, to chyba jest jako zwykła droga, tak. Drogi gruntowe sobie tu porobimy. Tutaj może sobie jeszcze tak jakoś pojedziemy za tym polem, w razie czego byśmy tam gdzieś chcieli kiedyś się dostać. To tak zrobimy. Nawet tam. No to nie są jakieś strasznie drogie rzeczy, więc spoko. Buzik, arbuzik. I tutaj tak. Cyk. No i mamy dojazd do pól. I teraz, żeby te pola działały, trzeba kupić jakieś traktory czy coś takiego. Kup nowe, o matko. Także tak. Autobusy. To jest chyba Ikarus 280, a to 260, tylko że to nie nazwali tego jako Ikarus, tylko jest Ikr. Trzeba się domyślać. Chav to nie wiem, to jest jak w Wielkiej Brytanii. Chav to jest taki nasz dresik. Dresiarz taki to jest. Gopnik. To nie wiem, czemu to się Chav nazywa, co to ma być właściwie. To jest chyba Liaz. Ziu, no to jest Ziu. Skoda. Maz. Pz, to nie wiem, co to jest. Paz, może to Paz jest, Pazy też były. B1000, ZIU, ZIS, jakiś R, coś tam, RF, FZK. To wygląda jak żuk. Polska. Wow, mówili mi, że są polskie pojazdy, no. Możemy sobie żuka kupić. Nie. Kombajny są jeszcze, Jezus. Dobra, kombajna też trzeba będzie zaraz tutaj ogarnąć. Sukę 4, Sukę 5, nie wiem, którego jeszcze wziąć. Skody, Mazy, Kamazy, Jelcz. Jest Jelczyk. DDR są jakieś, jest jakiś Kaz. Jest Jelcz. Jest Star z Plandeką. Sytuacja napięta jak Plandeka na żuku. Czy ja powiedziałem Star, to jest żuk? Co? Wiem. To jest... Dobra, nieważne. Jest jakiś te coś tam. Ja sobie muszę najpierw pooglądać, co to w ogóle jest. Więcej żuków. Ziu. Jelcz, Kamas. Coś tu jeszcze jest? Naszego! Kurde. No jelcze są, tylko jelcze i żuki jak na razie widziałem. Starów za bardzo nie ma. Tu jest znowu żuk. Tu jakieś te, jakaś wołga, kurde. Czemu, po co? Mam kupować ludziom samochody? Dobrze rozumiem? Staliny Z100, kurde, jakieś spychacze nawet. Nie wiem, po co mi to właściwie jest. Co ja tymi buldożerami mam robić? Dźwig! Koparki. Takie dźwigi jeszcze, o matko. Walce, betoniarki, koparki, skład, ten dupslik do kładzenia asfaltu, traktory, dźwig, nysa, o nysa jest, dobra, jest coś innego, a jest Ursus? Nie ma Ursus, dobra, no to jest nysa, jest żuk, jest jelcz z naszych, że tak powiem.
To do autobusów to jest... No dobra, to są Węgry. Karus, nie wiem czemu mi przyszło do głowy, że to nasze, lul. Nie. No, także to tyle z tych polskich rzeczy, okej, okay, dobra. W międzyczasie nas noc nastała, tak długo się zastanawiałem nad pojazdami. Wydaje mi się, że musiałbym kupić sobie traktor. Buildings can be reached on foot. Czyli tutaj też jeszcze jakiś przystanek by trzeba było gdzieś zapodać. I autobusowy. Dobra. Konstrukcja. Nie konstrukcja, infrastruktura gdzieś tutaj. W rogach jest tutaj bus platform, ale tutaj mały bus platform zrobimy. Tu. Cyk. Jest bus platform, proszę bardzo. Tutaj sobie go tak połączymy, na przykład pod takim kątem. Ale też, żebyśmy mogli tam wyjechać, to jest za stromo, no stromo. Ale to chyba mi nie wyszło za bardzo. No właśnie, tu big coś tam. W dół. Dobra. Halo, bo... Kurde, ażem zbudował. Nie tak. To miało se tam gdzieś jechać. Tak. I to tutaj teraz... Too big climb. O, ale tu już nie jest too big climb. Dobre. To takie coś sobie zrobimy. Jest przystanek, wszystko jest ok. No i teraz tak. Na pewno jakiś autobus muszę kupić. To na pewno. Także zanim się zacznę zastanawiać, jak to w ogóle działa, sobie kupimy jakiś autobus. No, myślę, że Ikarus jest tutaj dobrym rozwiązaniem. Kupię sobie z wrażenia aż dwa. No i co teraz? Czy jakąś linię autobusową tutaj trzeba zrobić, czy coś w tym stylu? Dobra. Tak, new stop. Tylko nie wiem, czy to chyba jakoś do konkretnego widzę. Dobra, to jedziemy stąd. Jedziemy tutaj. Dobra, i odpal. I drugi autobus. New stop. Tu. I na razie w sumie nigdzie. Dobra, nieważne. Delete stop. Mamy prędkość, obroty nawet, o co? Po co mi obroty znać tych autobusów? 50 obrotów na... Dobra. To mało obrotów na minutę. Coś to się nie zgadza, bo nawet jakby to miało być teraz... Nie, dobra, nie wiem, ale jedzie sobie tam 60 na godzinę, elegancko. Jak to wygląda w ogóle z bliska? Całkiem nieźle, jeśli chodzi o sam model. Ale ludziksów tu jest pełno na tym. Czy ktoś tam automatycznie pójdzie do pracy, czy ktoś tu wsiądzie, czy jak to działa w ogóle? Jedzie nasz Ikarus. No i przyjechał. Czy ktoś wsiadł? Tak, wsiadają. 98. Od kiedy one miały taką pojemność 100 osób? ...84 osoby wsiadły. No i jedzie. Dosyć ciekawy zakręt wziął, widzę, ale no dobra, pojechał w każdym razie. Może być drugi. A w ogóle tutaj stoi na zewnątrz. Wow! Dobra, ale jedź tak samo może jak ten, czy jak ja kliknę na ten autobus? Nope. Dobra, no to też niech pojedzie sobie stąd, niech pojedzie sobie tutaj, niech jeżdżą dwa. Nie wiem, czy to tak działa. Trochę szkoda, że nie ma tu jakby linii po prostu i że to nie działa tak, jak nawet dajmy na to w Transport Fever, to było całkiem niezłe. Dobra, trasa do tych pól. Jakiś wykrzyknik czy coś. No potrzebują pracowników i potrzebują tych. Dobra, mechanizmy działające na tej farmie, dobra. Pola mamy przypisane, to bardzo fajnie. I teraz tak, tutaj kupimy sobie nowy pojazd. Widzę, że tu bezpośrednio. No i tak, kupimy jakiś kombajn Z2 i kupimy jakiś ciągnik Z2. Co by tu kupić? Najdroższy MTZ82. Dwa, trzy traktory kupimy. Dobra, pracownicy już widzę się rozchodzą na pola. To bardzo fajnie. No i wszystko jest all right with this farm. To dobrze. O, traktor wyjechał. Traktor jedzie. Traktor jedzie. Jedzie traktor.
Farming Simulator, proszę państwa. I on teraz pewnie sobie założy jakiś pług czy coś i będzie orał. A ten jedzie na inne pole, dobre. A, SPGR-a zrobiłem, kurde. Nieźle. No i co? I teraz co? Jedziesz? O, coś robi. Jedzie, ale bez żadnego narzędzia jakby. Po prostu jedzie. Tak po prostu jedzie. Myślałem, że coś się tam doczepi, ale chyba nie trzeba. Bo kupować już maszyn rolniczych, to widzę, chyba nie było nic tutaj. No tutaj potem tylko będziemy wywozić rzeczy ewentualnie stąd. No to weźmiemy sobie na przykład jakiegoś takiego jelcza. Dwa jelcze sobie weźmiemy. Tutaj jest procent basiania czy coś, sowing, nie wiem co tam nawet jest, nie pamiętam. Może lisianie, nie mam pojęcia. No i trochę im to zajmie. Trzy traktory są, każdy na jednym polu. Kombajn ja chyba bym jeszcze jeden mógł kupić. Sukę 4. Nie wiem jaka jest różnica między tym a tym. Jest to samo praktycznie. Jakiś feature, dobra, to kupimy jeden, ten lepszy, czy coś. No dobra. Dobre. Pracownicy jak idą na pole. Ale po co teraz? Jeden traktor jeździ i to by chyba wystarczyło, tak? Żeby on se to zaorał, zasiał, czy cokolwiek tam robi. I nara. A tu teraz ileś pracowników, po 37 osób. Potem se musi to urosnąć i potem musi być zebrane jeszcze. No dobra, czyli to trochę widzę, że będzie... Czemu to się z dwóch stron naraz robi? Chyba tutaj można po dwa traktory mieć, czy coś takiego, nie wiem, on z dwóch stron, ale jakby teraz nie mam dwóch traktorów na jednym polu. Jak kupię jeszcze jeden, on wyjedzie w ogóle. Nie. Siedzi na miejscu cały czas. Ale to spoko, bo ja jeszcze gdzieś jedno pole sobie zrobię. Więcej pól! Zastanawiam się, dlaczego traktor jedzie z jednej strony, a z drugiej strony też się pole robi. Czy jakoś mi to specjalnie nie przeszkadza, bo to przynajmniej trochę szybciej trwa i w ogóle. Dobra, konstrukcja, dobre. I... Food and crops. Dawaj mi tu jeszcze jedno duże pole. Pole! Co? Dobra, nieważne. Tutaj się gdzieś da? Da! No i tutaj jeszcze także jedna droga błotna, proszę bardzo, tutaj, cyk. No i mamy cztery duże pola, jeden PGR na środku i teraz traktor powinien sobie stąd pojechać. Zaraz wyjechać, bo tu jeszcze jeden mamy. Przypisało się pole. No i gdzie ten traktor? Kaj ten NTZ, chłopie. Kaj on nie, on zaraz powinien... O, jedzie, dobra, zrespił się i jedzie, okej. A może zaraz skończą zresztą to sianie. Czy coś tam. A jak tam w naszym centrum miasta? Ludziksów widzę jest dość dużo. Nie wiem po co ci ludzie tutaj, od czego oni chcą ode mnie w tej chwili. Dokąd oni jadą? Oni nie wsiadają w ogóle do tego autobusu, no bo nie potrzeba. Wszyscy wsiedli, widzę teraz tam do roboty będą jechali. A drugi karus gdzie? Tutaj jedzie. Jest ktoś w środku w ogóle? 29 osób. Fajnie. Przepraszam, nie osób. Robotników. 29 robotników jest w środku. Bo ja sobie muszę jeszcze jakieś, kurde, screeny tu zrobić, bo ja potem zaś zapomnę o screenach. Tylko nie wiem, czy to będzie dobry screen, czy lepiej jakiś, że traktor. Lepiej, że traktor. Tylko, że tego traktora praktycznie nie widać. Nie ma tu trybu pierwszoosobowego kek. Dobra. Dobra, mamy pole, ale jak te pola, tylko że to jeszcze trochę potrwa z tymi polami. Jak oni to tam zbiorą, to rozumiem, że muszę mieć jeszcze jakieś przetwórstwo, na przykład. Tu jest w ogóle tak. Tu mamy farmę i ona nam robi kukurydzę. Tu jest jakiś silos. Czy silos się przyda tutaj? Nie mam pojęcia, ale zrobimy sobie silos. Tutaj sobie zrobimy silos.
Chyba, że gdzieś bliżej może troszkę. W ogóle zaraz będzie ciemno. Cyk, mamy silos. I mamy też połączenie wewnętrzne. W razie czego, nie wiem, czy ten silos jest tak naprawdę potrzebny. Tutaj 112 ton się zmieści w tym. A w tym dodatkowe 800 ton jeszcze. Natomiast w fabryce żarcia jest... Tu produkujemy alkohol. Z kukurydzy. Tutaj... Też z kukurydzy tak jakby, czyli to chyba jest jedno jakby, czyli na tym polu tylko jakby kukurydzę będziemy robić. Chyba, że mięsko na przykład. Tu jest jeszcze farma i to też potrzebuje livestock farm. Farma też potrzebuje zboża, no to w sumie logiczne nawet w miarę. Ubojnia i magazyn mięska, jakaś chłodnia. Mamy potem też destylarnię, czy jak to tam się nazywa, tak chyba powinno być distillery. Zrobimy ją sobie, może niech skipnę sobie trochę do dnia, znaczy nie skipnę, ale sobie tryb turbo włączę. Dobra, może najpierw fabrykę żarcia po prostu, żeby już tak nie szaleć. Tak, gdzie by się to zmieściło? To się tutaj niestety nie zmieści. O! Prawie by się zmieściło, ale niestety tam mu coś przeszkadza. A szkoda. Dobra, jak zrobiłem tak, czy zmieści fabryka teraz? Need flat terrain. Prawie. Mało brakuje już, może tam się uda to trochę obniżyć czy coś. Prawdopodobnie chodzi o obniżenie tam terenu. Czy teraz? Need flat terrain. Flat terrain? Dobra, to jak nie, to nie, to spoko, to sobie zrobimy tutaj. Sobie wyrównamy i cyk, fabryczka żarcia. I pyk. Dobra, tylko że połączenia międzyfabryczne to kurde, trochę teraz Lipton. Bo tu mamy drogi jakby zewnętrzne. To mogę chyba połączyć jedno z drugim. Farmę też można by było spróbować zrobić już od razu. Może tutaj. Farma się zmieści? Farma się zmieści. Nie zmieści się. Kurde, no też jest milimetry za duża. A dystylarnia? Ona jest mała dosyć. To się zmieści. Cyk. Dobre. Tylko się się nie zrobiła droga, tylko się zrobił chodniczek. Czy to będzie... Czy to źle? Zaraz zobaczymy, czy to źle. A teraz nie mogę tu... Wow! Fantastycznie. O, tu się coś zepsuło chyba. Tu się chyba coś zepsuło. Dobra. Mówię, gra jeszcze jest... wczesny dostęp i te sprawy, więc mogą się takie cyrki dziać. Wybaczam. Tu big climb up. Przecież połączyło się wcześniej, było dobrze. Tu nie mogę. Czemu nie mogę? Skrzyżowanie równorzędne. Kurde, balans. Muszę trochę chyba tę drogę opuścić, czy coś, nie wiem. Cyk. Big climb! Rawny! Teraz... Pliska, tu. Ja tu nie mogę. Mogę, czy nie mogę? Coś mi tu mignęło wcześniej. O! Jest, dobra, może być tak. I zgadzam się. Dobra. I teraz jeszcze tak, połączenie między fabrykami może jakieś. To znowu było tutaj. Build factory connection. A, tylko to musi być... Czemu bezpośrednio? Directly, ale ja nie mam jak directly tego za bardzo. Bo mi przecież... okej. To między tym? Też coś jest nie tak. To big climb. Aaaa! Nie zrobię tych połączeń niestety tu wewnętrznych. Tu jak idą szturmem do tego. Dobra, tylko proszę państwa, bo państwo tutaj nie macie za bardzo jeszcze ten... Mogę kupić trochę resursów na przykład. No ale poczekamy, no. Poczekamy aż tutaj, jak tam w ogóle? Co tam, jak tam? Rośnie. Rośnie. Wszystko rośnie. Wszędzie wszystko rośnie. Dobra, to jak tu wszędzie wszystko rośnie,
oni się tam obijają, to ja może jeszcze jedno pole gdzieś zrobię. Pole, pole. Tylko tu nie mam dojazdu żadnego, kijowo trochę, nie przemyślałem tego. A tutaj tędy? Nie bardzo. Burzeka. Chyba, żeby zrobić mniejsze pola, no. Nie muszą być wszystkie takie wielkie. Cały czas, cały dzień miałem na trybie turbo, zaś jest noc. Nie wiem, czemu ten dźwięk tutaj właściwie miał służyć teraz. Dobra, zrobimy tak. I zrobimy tak. Food related. Food and crops related. Medium field na przykład. Copperfield cake. Dobre. Tutaj jedno medium field. Tu się już nie zmieści, ale na przykład small field zrobimy. Tutaj się zmieści. Cyk. Nic nie widzę tak naprawdę teraz już. Dobra, tam już będą powiedzmy jakieś przetwórstwa dalej. Damy mi tutaj drogę. Taką drogę i taką drogę. I to podłączymy sobie tutaj. Nie mo... A dobra, można. Tego tu nie mogę, no jest za blisko! Proszę to nareperować! No blisko jest! Czemu tak nie mogę zrobić? Dlaczego tak nie mogę? Ja przepraszam bardzo, ale dlaczego tak nie mogę zrobić? Dlaczego? Na tryb turbo wyłączyłem. Jeszcze raz. Food and crops related. Medium field. Nie, to było small field. Medium field się tutaj nie zmieści za bardzo. Small field tutaj zrobimy. Ale droga mi się tam nie zrobi zaraz. Dobra, takie coś. Nie wiem, co tutaj, co tu się wydarzy. Tak. Tak. Wow. Tu sharp turn. O, dobra, jest. Bardzo ładnie. Nie, serio, nie ma źle. Traktor tu sobie już jeden śmiga. Tam tutaj sobie reszta będzie rosła. A jak wszystko urośnie... No, nie ma usuwania wszystkich okien na Dell, niestety. Dobra. No i fajnie. Tylko nie wiem tu po co mi tamten przystanek jest. Ale miałem kiedyś jeszcze jakieś drewno skądś pobierać. Ilu my mamy pracowników właściwie? Czemu te budynki nie mogą zostać... Czemu tu nie można dojść niby? No co, bo musi być droga czy coś? Lul. Jakbym ścieżkę zrobił? Ścieżka też widzę, da radę. Przynajmniej tutaj dojść się takie. Czy to coś da? Czy tam będzie można dojść teraz, Halko? Nope. Nie można tam dojść. To chyba źle, że nie można tu dojść. Ale nie wiem za bardzo dlaczego. To pole na przykład, to nie jest wcale dużo dalej niż to. Są wszystkie podpięte. Nie wiem, zobaczymy. Nie chcę tu kolejnego przystanku robić, no bez przesady. Nie tak musiało być. Nie, idą ludzie. Tylko gdzie oni idą? Tutaj też idą. No to działa. Tutaj pracownicy są na mnie pić. Oni sieją ręcznie, czy co? Tu traktory jadą na tamte pola teraz. No i dobre, dobre, dobre. Tutaj na razie nic nie produkujemy. Tutaj też na razie nic nie robimy. Muszę poczekać po prostu na zboża. Nie chcę na razie nic importować. Poczekamy na zbiory, na żniwa i wtedy się zobaczy. No to było teraz tyle. Dziękuję za oglądanie. W następnym odcinku jeszcze nie wiem, czym się tam zajmiemy. Też poczytam wasze komentarze, bo teraz ten film jest nagrany zaraz po poprzednim. Jeszcze nie wiem za bardzo, co robię źle i co można zrobić lepiej, bo wszystko zawsze wiecie lepiej ode mnie i tak. Także dziękuję za oglądanie.